Nastąpiła szybka zmiana. Z nami już jest trener zwycięskiego dzisiaj zespołu Rakowa Częstochowa Marek Pabszon. Dobry wieczór, panie trenerze. Gratulując zwycięstwa, poproszę od razu o komentarz do meczu. Dobry wieczór. No, gratulacje na pewno dla drużyny dla całej szatni sztabu e, szkoleniowego, medycznego, bo też trochę mieliśmy problemów takich zdrowotnych i. i, i e, w Pakistanie i na wysokości zadania, żeby, żeby piłkarzy przygotować, i mimo tego, że Lech trochę zaskoczył taktyką dzisiaj, to, to sobie poradziliśmy i, i w sumie no, z sytuacji wygraliśmy zasłużenie wiadomo w takich okolicznościach emocjonalnych i e, wydaje mi się że jak na drużynę mistrza Polski wicemistrza no, ten mecz był niezły ale, ale to już każdy musi, musi go oceniać z naszej perspektywy no, mecz pod dużą kontrolą dopuściliśmy do jednej sytuacji Lecha sami stworzyliśmy pięć, takich, sześć takich czystych super sprawa tutaj w Poznaniu wiadomo mistrza Polski e, wygrać po raz kolejny Jesteśmy szczęśliwi. Drużyna spisała się na, yy, na medali i, i wracamy, wracamy do Częstochowy z trzema punktami, bardzo, bardzo cennymi w tym momencie rozgrywek, ale też o niczym nie przesądzającymi. Od razu o tym mówię, że, że już wielu nas namaściło na Mistrza Polski, a jeszcze daleka droga, i, i bardzo ja do tego po, z pokorą podchodzę jak do, do każdego meczu, bo. Bo taki jest sport i, i ja, ja tak, tak, tak na, na sport patrzę, trzeba co tydzień udowadniać dzisiaj Raków. Jest postrzegany jako drużyna, która nie może przegrać, a to nie jest, nie jest łatwe. Ci ludzie to nie cyborgi i co... co mecz, tak, trzeba być dobrze przygotowany, chociażby do tego, żeby, żeby nie być mega zaskoczonym, że drużyna mistrza Polski adoptuje się do nas na, na swoim boisku. Dziękuję. Bardzo dziękuję trenerze. Czy są pytania? Od razu mówię, że mamy czas na 2 trzy, maksymalnie pytania. Dobry wieczór, panie trenerze Damian smyk portal weszło. Ja mam pytanie a propos tego systemu, gdy Lech dzisiaj postanowił przejść na trójkę w tyłach. Czy pan był zaskoczony to pierwsze pytanie? Mam nadzieję, Maćku, że drugie nie wyczerpuje limitu. A drugie pytanie, czy nie potraktował tego pan jako dobry omen? Bo pamiętam, jak rozmawiałem z jednym już z już zbyłych członków pana sztabu, i on powiedział, że cieszyliście się zawsze, gdy rywal próbował przejść na trójkę w tyłach na ten mecz z wami, bo on miał jeden, dwa, trzy treningi, ewentualnie cały mikrocykl, a wy mieliście pięć lat na przystosowanie się do tego systemu i gdy trener zobaczył już, pewnie nie na rozpisce, ale później na, na, na boisku, że Lech przeszedł na trójkę, to nie pomyślał pan, a, to, to mamy ich. Trochę już powiedziałem, byłem zaskoczony i to bardzo, wyjątkowo, bo nie spodziewałem się tak jak mówię, że, że Lech jest w stanie tutaj adoptować się do nas. Natomiast no, rzeczywiście tak jest. No. My, my nie to, że się cieszymy, bo, bo dzisiaj można, mogliśmy też nie wygrać i, i mieliśmy tutaj gorsze spotkania w Poznaniu, gdzie wygrywaliśmy, chociażby to ostatnie, gdzie mieliśmy półtorej sytuacji i wygraliśmy, Lech miał... 3, 4 i dzisiaj dzisiaj ta różnica była znacząca. Natomiast Lech ma bardzo dobrych piłkarzy i w każdym systemie z dnia na dzień oni są w stanie zagrać. No, to, no ale wiadomo, ta druga połowa widzieliśmy już, że, że te momenty były już takie, takie bez, bez kontroli. Nie? Trochę mówiąc kolokwialnie, śmierdziało tą bramką dla, dla nas. Chociaż Lech miał bardzo dobry moment, uważam, po strzeleniu bramki. To na, najtrudniejszy nasz czas był, kiedy na, nasza pewność siebie. Yy, Trochę zmalała, ale jak dostał takiego polotu, na szczęście nic z tego nie wynikało. Grali na naszej połowie, ale bez zagrożenia, więc tak jak mówię, no, to też jest kontrola meczu w moim mniemaniu i drużyny, bo drużyna wie, co w takim momencie trzeba zrobić. Wszystko chyba. Tak? Pani że dwa króciutkie. Pytania pierwsze. Przy tym wyniku 1-1 w końcówce wydaje się, że to Raków był bardziej zdeterminowany, aby sięgnąć tutaj po zwycięstwo, co jest o tyle dziwne, jeżeli spojrzałoby się na tabelę przed tym spotkaniem. Czy to trenera też zaskoczyło, że Raków bardziej parły do tych trzech punktów? I drugie pytanie o Patryka Kuna, czy ten dzisiejszy występ chociaż minimalnie przysunął go do tych nadziei związanych z wyjazdem do Kataru? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, no nie można wszystkiego sprowadzać do mentalu. Ja trochę odpowiedziałem na to pytanie, że drużyna od początku do końca wie, co ma robić, i po zmianach zawodnicy, którzy weszli, dali bardzo dobre zmiany, przesunięcie Zorana, Frana na bok, ale wejście Bergena, wejście przede wszystkim Piaseckiego, Wdowiaka i Ledermana. Tu było według mnie. Miało duże znaczenie w tej końcówce, bo jakby my nie graliśmy gorzej, a graliśmy lepiej. Nie? Że znowu, znowu ten mecz przejęliśmy w swoje ręce i, i w tej dynamice gry. Z w końcowych fragmentach, no, Lech już wydawało mi się, że właśnie dużo, dużo było przestrzeni. Już tak poszli trochę wabank, i się w pierwszym tempie nam zagrać piłkę. My tylko zmieniliśmy centrum, weszliśmy do środka, tam było bardzo dużo miejsca. Na bokach też było sporo miejsca, polekarne też niezbyt dobrze chronione, dlatego po prostu wykorzystaliśmy swoją szansę. Radosław Laudański po prostu o futbolu. Gratuluję zwycięstwa. Teraz Pan mocno pochwalił graczy rezerwowych i mam, takie, i mam takie pytanie, czy Pana zdaniem ta jakość graczy rezerwowych wyższa dziś niż, niż w Lechu Poznań była najbardziej kluczowa dla, dla zdobycia trzech punktów w tym meczu? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo aż, aż tak nie jestem spostrzegawczy w czasie meczu. Natomiast, no tak jak mówię, no, wydawało mi się, że, że te zmiany w Lechu podniosły intensywność, ale trochę brakowało tam koordynacji w działaniach i to już, to już trochę zalążek powiedziałem. Wtedy stworzyły się duże, duże przestrzenie, gdzie, gdzie my to zaczęliśmy po prostu e, wykorzystywać. Lech też poszedł wysoko, chciał po prostu ten mecz wygrać i no takie no, poszedł trochę z nami na, yy, mówiąc yy, po pięściarsku, na wymianę, na wymi chciał iść na wymianę ciosów, nie. Dawid, Dawid dobra, Portal i dobry wieczór, gratuluję zwycięstwa. Ja bym chciał zapytać, yy, jak to jest, że Raków 8 meczów yy, nie potrafi przegrać jakby z Lechem? Jaka jest na to metoda, że więcej macie zwycięstw z Lechem i że taka pasca jakby trwa już od dłuższego czasu? Jaka jest Pana opinia na ten temat? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, tych chłopaków trzeba zapytać, jak oni to robią. Natomiast no, każdy mecz ma inną historię, tak jak powiedziałem. Według mnie te dwa ostatnie mecze w Poznaniu wygraliśmy zupełnie zasłużenie. Ten, ten ligowy w zeszłym roku to był mecz taki na remis. Jeżeli ktoś miał ten mecz wygrać, to, to bardziej, bardziej lech, ale, ale jednak jednak też mimo wszystko my byliśmy dobrze zorganizowani. Wtedy taki mecz był bardziej taktyczny, mi się wydaje, z obu stron, nie? jak teraz z trenerem Skorżą tutaj rywalizowaliśmy. Wydaje mi się, że te mecze były bardziej takie, takie taktyczne. I, i było, było na, na pewno w poprzednich meczach nam, e, nam, nam trudniej. No staramy się dobrze przygotować do, do tych meczów. Dzisiaj, tak jak mówiłem, no trochę zaskoczenia, ale zespół jest na takim poziomie e, rozumienia gry, że, że potrafi po prostu się adoptować, mimo tego, że inaczej się przygotowujemy, no to raz, dwa, kilka uwag i, e, i, i jest w miarę okej, okay. choć, choć nie było nam łatwo, nie? to nie był nasz jakiś idealny mecz i, i też stać nas na lepszą grę, ale też trzeba powiedzieć, że z drugiej strony jest Lech, który tak jak mówię, ma bardzo dobry graczy i, i też był zdeterminowany, żeby ten, ten, ten mecz wygrać pod po swoją taktykę. Dobra, kończymy. Dziękujemy. Dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję panie.